Plotki dotyczące problemów w małżeństwie Anny i Roberta Lewandowskich nie ustają, co staje się tematem dyskusji w całej Europie. Szczególnie dużo uwagi przyciąga Anna Lewandowska ze swoimi osiągnięciami na sali tanecznej i rzekomym romansem z tancerzem. Dodatkowo, problemy zdrowotne i kontuzja Roberta Lewandowskiego tylko potęgują spekulacje. W obliczu tych wyzwań, wielu zastanawia się, czy znana para przetrwa te trudne chwile. W poszukiwaniu odpowiedzi, tabloid zwrócił się o radę do znanej polskiej wróżki, Anny Kempisty, pytając o przyszłość sportowców. Według jej przewidywań, na razie Anna i Robert Lewandowscy znajdują wspólny język. Karty mówią, że na razie oni są dogadani. Najważniejsze są dla nich spójność, jedność, dom, rodzina i tak dalej. Na pokaz wszystko wydaje się w porządku, natomiast w ich przyszłości śmigają karty kryzysów i nawet chęci rozstania, przekazała Kempisty w rozmowie z Faktem. Mimo to, przewiduje ona, że para nie rozstanie się, przynajmniej formalnie. Wydaje się jednak, że do tego nie dojdzie, oni będą jeszcze trzymać razem, w sensie oficjalnym, formalnym. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś tam ich wewnętrzne ustalenia, to tam będzie więcej życia oddzielnie, dodała wróżka. Chociaż przyszłość może przynieść kryzys, zdaniem Kempisty, nie nastąpi to w najbliższym czasie. Czas pokaże, jak para poradzi sobie z nadchodzącymi wyzwaniami. Dyskusje o przyszłości Roberta Lewandowskiego i jego małżeństwa z Anną Lewandowską są obiektem ciągłej spekulacji, zarówno wśród fanów, jak i mediów. Anna Kempisty, znana wróżka, przewiduje, że kluczowe zmiany w życiu pary mogą nastąpić dopiero po zakończeniu kariery piłkarskiej Roberta. Do kryzysu nie dojdzie, przynajmniej do momentu, gdy Robert zakończy swoją karierę piłkarską. Wtedy być może będą próbować budować coś oddzielnie, stwierdziła Kempisty. Z kolei Krzysztof Jackowski, jeden z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce, skupił się na przyszłych możliwościach zawodowych Roberta Lewandowskiego po zakończeniu jego kariery piłkarskiej. Według Jackowskiego, Lewandowski znajduje się w idealnym momencie, aby zakończyć karierę na szczycie. Robert Lewandowski jest w bardzo dobrym momencie na odpuszczenie sobie, na zostawienie swojej twarzy, swoich dokonań w szczytowym momencie dla sportowca. To jest bardzo przyszłościowe, powiedział Jackowski dla Super Expressu. Jasnowidz przewiduje również, że Lewandowski mógłby kontynuować swoją ścieżkę kariery w innych rolach w świecie piłki nożnej, od trenerstwa po prezesowanie w Polskim Związku Piłki Nożnej, dzięki swojemu zdrowemu i świeżemu spojrzeniu na kadrę narodową.